Cześć wszystkim, moi drodzy, już za kilka dni święta Bożego Narodzenia, ten magiczny czas i magiczne potrawy, które znajdą się na naszych stołach. Pierwszą, podejrzewam, którą skosztujemy, będzie barszcz wigilijny, nie będę ukrywał, no sami widzicie, że od razu uśmiech pojawił mi się na mojej twarzy, bo tak, uwielbiam barszcz wigilijny, uszka swoją drogą, ale sam smak barszczu w ten dzień jest naprawdę wyjątkowy. W moim domu robiło się go, podejrzewam, tak jak u was. Ale rok temu i właśnie jakiś czas temu wpadłem na kanał Magdy Gessler, która pokazała, jak zrobić doskonały barszcz wigilijny. Czy on naprawdę jest tak smaczny jak u naszych ukochanych mam, u naszych ukochanych babć? Myślę, że nie. Ale spróbować możemy, bo smaki z domu są najlepsze. Ale czasami warto jednak gdzieś indziej pokosztować, jak to będzie. Czy ten okaże się lepszy? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do oglądania pani Magdy, to musimy przygotować, moi drodzy, składniki. Składniki mamy w opisie, zatem zobaczcie, ja już mam wszystko przygotowane tutaj po prawej stronie, czyli 3 kg buraków, wszystko dzielimy na 2, czyli 1,5 kg buraków, pół pory, tutaj mamy dwie, ale tak, żeby do obrazka było ładniej, 1/4 selera, 1 cebula, sól, ocet, pieprz, czosnek, polski czosnek, pietruszka, korzeń, jabłka, borowiki, nie podgrzybki, bo to bardzo istotny element, liść laurowy i ziele angielskie. To teraz zobaczmy pierwszą rzecz, którą musimy zrobić. Jaką? Sprawdzamy. Zaczynamy od mieszania dwóch buraków. Buraki surowe, pieczone w piekarniku, które na koniec dodają krwistości, ciężkości i smaku barszczowi, aromatu. I z buraków surowych. Te musimy szybciutko zawinąć w folię, żeby upiec je. W skórce. Aha. Czyli zawijamy połowę, zawijamy folię aluminiową, a połowę będziemy tarli. Dobrze, to w takim razie zobaczymy zaraz ile. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest ich 8, więc jeżeli będzie połowa, to weźmiemy sobie te większe. O, 3 i 4, bo ten jest taki potężny. Dobrze, to te 4, moi drodzy, będziemy piekli, zatem teraz zawijamy je w folię. Dobrze, pani Magdo, chwilę i wracam. I ostatni, czyli idziemy zgodnie z planem. Góra, dół i 220, to wiemy. Bęk, bęk. Boże, ktoś długo czeka. Moi drodzy, piję kawę, jest cudownie. Pocałunków lekka pianka. Jakbyście nie wiedzieli, artysty, który wykonał ten wybitny numer MW. Magda Walach z komisarza Aleksa. Nagrzany, wkładamy. Oh fuck. Dobra, buraki się pieką. Sprawdzamy, co pani Magda mówi dalej. Szlachetności, czyli nasze zebrane borowiki jesienią. I najlepiej jakby były to borowiki albo od babci, albo z rodziny, albo zebrane przez nas, bo te, z rodziny, które są z suszarni, bardzo często są suszone w taki sposób, że cały aromat ucieka z kominem. Nikt o to nie dba, dba o ilość grzyba, żeby było jak najwięcej masy, ale cały aromat jest po wietrzu. Uciekło to, co najcenniejsze w borowiku, a te takie pomarszczone, pokrzywione, są po prostu jak małmazja. No. Mówi się, że to barszcz wigilijny. Też czuję małmazję. Cokolwiek małmazja oznacza. Lasu. Coś w tym jest, bo las jest bogaty i oferuje pełną ofertę swoich różnych małmazji. Wspaniałych bogactw. Jednym z nich są prawdziwki. Dobra, jest i garnek. Zatem ile tych grzybów, pani Magdo? Ja szybciusieńko je wkładam i lekko zalewam wodą, zimną, nie gorącą, żeby się powoli otworzyły, nie za dużo wody, bo to jest wrogiem. No postaram się zrobić to zgodnie z przepisem pani Magdy, czyli widzę, że po prostu ona wkłada te grzyby tak na oko. Garnek, podejrzewam, że mamy bardzo podobny, no to tyle. Podejrzewam, że będzie ok. Dobra, wejdźcie z góry, zobaczcie ile dałem, żebyście wy też wiedzieli. Dodajemy troszkę wody zimnej, aby się otworzyły. Wodę zawsze możemy dodać.
I w zupełności nam to wystarczy. Teraz zaproszę Was do kuchenki. Weźmy sobie od razu to i to, czyli ziele angielskie. O Jezus Maria, ile tych liści. I cebula do środka? Aha! Czyli Pani Magda dawała całą cebulę, to my dajemy, moi drodzy, oczywiście połowę ze wszystkim. No to możemy sobie podarować. I teraz sobie to kroimy na mniejsze części, tak jak tam. I ze wszystkim dajemy do środka. Pamiętajcie, moi drodzy, że ja robię z połowy porcji, zatem tego ziela i tego wszystkiego było kapkę mniej niż u Pani Magdy. Chociaż to jest wywar i tutaj nawet jakby było trochę więcej, to nic by się nie zdarzyło. Dalej. Zakrywamy. Nie solimy. Zakrywamy. Dopiero jak się otworzą, dodamy sól, żeby nam nie twardniały. Sól utwardza. Żadnego pieprzu, nic więcej. I o tym zapominamy. Teraz czas na buraki. Borszcz! I na barszcz. Od czego zaczynamy? Chyba ta najważniejsza część, czyli buraki i inne składniki, bo tam jest wkład grzybowy, tak go nazwiemy. Oglądamy. Najsłabszym warzywem w moim barszczu, który wiadomo, że jest postny, wigilijny, jest seler. Trzeba tego go traktować brutalnie. Fantastyczny, erotyczny, bo nie da się ukryć, że bardzo pomaga. Na wszystko. Dobra, czyli kroimy seler. Pani Magda dała połowę z całości, to my dajemy 1/4. Pyk i pyk. A, jeszcze zapomniałam, że nam trzeba dodać cebulę, które trzeba upiec. I zupełnie mi to nie przeszkadza, że włożę je między buraki. Kurna! Trzeba upiec cebulę. Dobra, cebulę. Dwie cebule, bo Pani Magda dała więcej, ale one były zdecydowanie mniejsze. Czyli to teraz i teraz zobaczcie tylko, jak wygląda... Jak dobrze wiemy, u Pani Magdy na stole panuje absolutny rozgardiasz. U mnie na stole panuje, że może bardzo podobny. Prawie całą, bo to jest mniejsza niż tam, więc pietruszka do środka. Zobaczcie na te buraczki, jak one wyglądają, jaki mają kolor. One są naprawdę, no nie będę ukrywał, ale chyba bezbłędne. Zatem wkładamy, kroimy ostatnie dwa. Te to tylko podejrzewam, że tak, bo są na takie malu... Ależ one są doskonałe. Wybaczcie, że tak skrupulatnie to robię, ale chciałbym dokładnie odtworzyć ten przepis. Topor jest bardzo miękki, w związku z tym nie robię... Nie, topor jest bez korzenia. Jeżeli woda to teraz zalewamy to wodą do momentu, żeby tylko zakryło chyba, tak? Sprawdzoną. I to jest wszystko. Nie wolno ani krzty więcej wody. O! I tyle w zupełności nam wystarczy i z tym wędrujemy na ogień. Dobra, na maksa. Poczekajcie, bo tam widzę, że coś już kurna tutaj się zaczyna rypać. Skórki, o których Pani Magda mówiła. I chyba one naprawdę są niezbędne. I to dajemy, moi drodzy, wszystko dajemy do barszczu, czyli chodźcie. Wszyściutko. Zanim buraki zaczną mięknąć, tak jak Pani Magda powiedziała, dodajemy, moi drodzy, cukier i sól. Pamiętajmy, że połowę. Czyli ile? Sól. Nie należy dodawać. One już są delikatnie miękkie, więc możemy. Prawie są miękkie buraki. Widzę, że to jest taka gruba, mocna szczypta. To damy troszeczkę mniej. Czyli taką mniejszą. Zawsze pamiętajcie, że możemy sobie dosolić w razie W. I tutaj jest więcej cukru. Czyli raz i troszeczkę. Powiem Wam, że można... wygląda znakomicie. To nie mogę powiedzieć. Zobaczcie jedną rzecz. Nie, że się czepiam, broń Boże, ale laik kuchenny nie jest tak dobry jak Pani Magda. A jedna rzecz mnie dobija. Po raz kolejny. Zobaczcie. Polski czy jest hiszpański? Ten należy do polskiego czosnku, do rodziny polskiego czosnku. Pani Magda ma obranych czosnek tutaj raz, dwa, trzy, cztery, no z 5 albo 6 ząbków. To teraz zobaczcie. Dwa ząbki czosnku. I teraz, którego mam się słuchać? Rzecz jasna, tego jak robi Pani Magda. Natomiast ten opis nie jest w ogóle współgrający z tym, co się dzieje na ekranie. Cebule z pieca, nasze też są upieczone. Wow, to wyszło idealnie! Cebulę. Oh. I mamy i nasze cebulki. Wyjmijmy je tutaj na talerzyk sobie. Raz. I dwa. I do barszczu. Wszystko. No wyłaź. I zaraz zamieszamy.
sporo pieprzu. Wydaje że pieprz odzywa się na sam koniec, czyli na drugi dzień. Może obejrzyjmy chwilkę. Uważać. Ja dodaję 2-3 goździki. I ziele angielskie. Było już w grzybach, ale trochę mało. 5 ziarnek, 6-7. W zależności od tego, jak kto lubi, ja lubię bardzo aromatycznie. I jeszcze popatrzcie, ile liści laurowych. Czyli tak, było powiedziane, że dużo pieprzu. 4, połowa, to myślę, że takie 4 w zupełności wystarczą. Aha, i teraz po prostu je trzemy. Spokojnie, spokojnie. Bo zaraz wszystko pochlapiemy. Zahartować barszcz, octem. Nareszcie. Nie stracimy cudownego koloru. Czyli dajemy, moi drodzy, tak jak jest w przepisie, bo tutaj pani Magda daje na oko, my damy tak jak jest tam, tylko że trochę inaczej było napisane. Nieważne. Jedną daliśmy, druga i połowa. Pyk. Dziękuję za to, ale jest identycznie. Tutaj też wystaje. Widzicie? Wystaje i teraz u nas jest tak samo. I jesteśmy z tym chyba ostatni etap układania czosnek. Barszcz. Według przepisu pani Magdy Gessler doskonały, jedyny w swym rodzaju. Zostawiamy go. Teraz 24 godziny. Niech sobie chodzi. Chodzi, w zasadzie stoi, a już on nie będzie chodził. Zatem, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Zobaczymy się jutro i porównamy go z barszczami takimi kupnymi, bo wiem, że czasami też jest to dla nas ostatnia deska ratunku. Dziękuję za teraz, dziękuję pani Magdo. Zobaczymy, czy rzeczywiście był tak doskonały, ale to jutro. Zatem do jutra! I dzień dobry, moi drodzy, jesteśmy już z barszczem i z jego konkurentami. Krakus oraz Profi. Ale najpierw pokażę wam tamtego. Całą noc oziębiał się i dodawał sobie smaku. Tak jak pani Magda wskazała, to teraz zobaczmy, co z niego wyszło. Zobaczcie, jak mocno nasiąknęła skórka jabłka i czosnek. No wszystko ma ten swój charakterystyczny kolor. Dobra, to teraz próbujemy. No dobrze, to przyszła ta chwila, by sprawdzić. Powiem wam na pierwszy rzut oka, że wyglądają bardzo, bardzo podobnie. One pod spodem są podpisane, który jest który. I zobaczymy, czy uda mi się odgadać. Przede wszystkim sprawdźmy ten, który jest najlepszy. Zaczniemy od lewej do prawej, to żadnego znaczenia nie ma. A tutaj stoją konkurenci pani Magdy, czyli Krakus i Profi. Zobaczmy pierwszego, temperatura jest identyczna we wszystkich. Niezły. Ten dobrze smakuje, jest taki wypośrodkowanie pomiędzy słonością a słodkością. Troszeczkę zbyt mało buraku, w sensie esencji buraczanej w tym barszczu. Taki lekko kwaskowy, to jest jego, ale nie jest zły, brońcie panie Boże. Ten bardziej wytrawny, jeszcze więcej kwasku, ale po tym można bardziej poczuć, że jest chyba barszczem takim legitnym, aczkolwiek jego zapach jest bardzo mocno rosołowy i są inne buraki jakby użyte. Z tej dwójki ciężko byłoby mi podać zwycięzcę. No i zobaczmy tego ostatniego, jak ten będzie smakował. Ten jest delikatny, aksamitny. Smak nie atakuje nas tak mocno. Troszeczkę mało octu tu jest dodane i się tak ten smak wypłaszcza. Na pewno nie jest zły, zupełnie inny niż ten. I ten podejrzewam właśnie, że jest zrobiony przeze mnie we współpracy z panią Magdą. Zobaczmy, czy mam rację. M, czyli Magda Gessler. Czy z tej dwójki wybrałbym faworyta? Ciężko. Co możemy powiedzieć, moi drodzy, o tym barszczu? Czy powalił mnie na kolana? Absolutnie nie. Czy zrobiłbym go drugi raz? Może i bym zrobił, ale jednak mój smak z domu, gdzie jest więcej trochę octu, jest on poprowadzony w innym tonie. Jednak barszcz idzie w trochę w inną mańkę, aniżeli ten. On nie jest zły, broń Boże. Natomiast nie jest to coś, co by mnie zgięło z nóg i powiedziało tylko to chcę jeść na kolejne wigilie. Bo rzeczywiście tak nie jest. Doceniam bardzo, że jest to zrobione z samych naturalnych składników i nie ma co ukrywać, ale no wkład warzywny w to,
w tę potrawę jest przeogromny. Tak samo wkład pieniężny jest bardzo duży. Dobrze, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości, czy ten barszcz jest aż tak super, ale bardzo by mnie interesowało, jakbyście sami go zrobili i sami ocenili, napisali w sekcji komentarzy, czy rzeczywiście tak super wam smakował, czy może podzielacie moje zdanie, bo pamiętajcie, że smak jest bardzo subiektywną kwestią. Dziękuję za dzisiaj, widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Ja teraz oddam się przyjemności picia barszczu, a ty w tym czasie zasubskrybuj, bo już masz jedną z ostatnich szans w tym roku. Nie zmarnuj jej w ogóle. Tu subskrypcja na górze, a później zobacz filmy. Mamy pierwszy i mamy drugi. Który wybierzesz? Obejrzyj, daj znać.